USA nakładają sankcje w związku z Nord Stream 2. Nord Stream 2. USA wprowadzają sankcje. Pracująca przy budowie Nord Stream 2 barka do układania rur Fortuna i jej armator, rosyjska spółka KVT Rus, zostały objęte amerykańskimi sankcjami, ogłosiło Ministerstwo Finansów USA. Podmioty te zostały wpisane na tzw. listę SDN Special Designated Nationals. Wprowadzono je na nią w ramach ustawy CAPSA, ustawa o przeciwdziałaniu przeciwnikom Ameryki poprzez sankcje. Amerykańskie władze, jak donosiły media, poinformowały w poniedziałek o tym zamiarze rząd Niemiec oraz swych pozostałych europejskich partnerów. Podmiotów włączonych na listę SDN dotyczy zamrożenie przechowywanych w USA środków. Nie mają także możliwości prowadzenia interesów z obywatelami USA. Według danych Refinitiv dotyczących śledzenia statków, Fortuna jest zakotwiczona na Morzu Bałtyckim w pobliżu Rostocku w północnych Niemczech. Nord Stream 2. Przedmiotem sporu między USA a Rosją. Projekt Nord Stream 2 jest punktem spornym między Moskwą a Waszyngtonem. Stanowisko USA w tej sprawie popierają w Europie m.in. Polska i Ukraina. Grupa stojąca za rurociągiem wstrzymała pracę w grudniu 2019 roku. Ze względu na groźbę sankcji ze strony Waszyngtonu, mimo że projekt jest bliski ukończenia. Rzecznik ambasady USA w Berlinie powiedział Handelsblatt, że Waszyngton będzie nadal podejmował wszystkie niezbędne i odpowiednie kroki, aby zapobiec dokończeniu Nord Stream 2. Chociaż nie komentujemy przyszłych sankcji, będziemy nadal wymieniać poglądy z sojusznikami i partnerami na temat potencjalnych kwestii i sankcji, powiedział rzecznik. Dodał, że rząd USA liczy, iż Niemcy ponownie rozważą swoje stanowisko w sprawie Nord Stream 2. Stanowisko Berlina niezmienne. Rzecznik rządu niemieckiego powiedział w poniedziałek dziennikarzom, że opinia Berlina na temat rurociągu pozostała niezmieniona, a mianowicie, że Nord Stream 2 to projekt sektora prywatnego. Rosyjski państwowy gigant gazowy Gazprom realizuje projekt wspólnie z zachodnimi partnerami Uniper, Wintershall, NG, OMV i Shell. Prezydent elekt USA Joe Biden sprzeciwiał się w przeszłości Nord Stream 2, ale nie jest jasne, czy po objęciu urzędu mógłby pójść na kompromis w tej sprawie.